W studiu jest już Beata Bartman. Czas na interwencję aktualności. Dzień dobry, a dziś skarga na działania rzeszowskiej policji. Sprawę zgłosiła nam mama 15-letniego Michała. Chłopiec bezpodstawnie oskarżony przez kolegę o współudział w rozboju trafił na noc do policyjnej izby dziecka. W ocenie matki policja niesłusznie zdecydowała o izolacji chłopca, narażając go na traumę i stres. Jedliśmy przy stole kolację całą rodziną. Zapukała do drzwi policja i zapytała, czy mieszka tutaj Michał. Powiedziałam, że tak. A czy jest w domu? Jest w domu. Nie wiem, dostaliśmy zawiadomienie, że dokonał kradzieży rozbójniczej. Pięcioosobowa rodzina zaświadczyła, że chłopiec jest chory i od 2 dni nie wychodził z domu. Mimo to, jak opowiada matka, policja przeszukała jego pokój, a później matka i syn zostali wezwani na komisariat. Ja byłam pewna, że pojedziemy na komisariat, złożymy jakieś tam zeznania, ewentualnie zostaniemy przesłuchani w charakterze świadka i puszczą nas do domu. Syn został zabrany za szklane drzwi i tam zamknięty. Chłopiec trafił do policyjnej izby dziecka. Matka twierdzi, że bezskutecznie próbowała odwieść oficera dyżurnego od tej decyzji. Oficer dyżurny mi powiedział, że pani syn zostaje zatrzymany. Ja mówię, na jakiej podstawie? Na podstawie podejrzenia kradzieży. Ja mówię, na jakiej podstawie podejrzenia kradzieży? Kto tak powiedział? Tutaj jest zatrzymany chłopak, który dokonał, został zatrzymany chłopak, nie wiem, jak już powiedział, czy na gorącym uczynku, czy w ogóle, został zatrzymany za tą kradzież i zeznał, że pani syn był z nim. Wymaga się od nas przede wszystkim skuteczności i stanowczości w swoich działaniach. Policjanci w związku z tą sprawą pracowali nad 2 bardzo podobnymi zdarzeniami. Były to 2 ataki na kobiety, na starsze kobiety. Do tych ataków doszło dzień po dniu, niemal w tym samym miejscu. Zatrzymanie małoletniego, o którym wspomina matka, była wynikiem wiedzy, jaką w tym momencie posiadali policjanci. Istotne było tutaj szybkie działanie, ustalenie faktów obiektywnych, zatrzymanie potencjalnych sprawców i skierowanie sprawy do sądu rodzinnego. Mimo protestów matki chłopiec spędził w izbie dziecka całą noc. Dopiero o 15 następnego dnia policja przesłuchała matkę i syna w charakterze świadka. I syn wtedy został wypuszczony do domu. I tutaj się pytam, czy nie można było tego zrobić wieczorem, tylko dziecko trzymać na izbie dziecka, zupełnie niewinne i to jeszcze przeziębione, w takim stresie, w takim szoku, w takich nerwach. Chłopak przeżył traumę, nie chciał iść do szkoły, jak wyszedł w poniedziałek, we wtorek nie poszedł do szkoły. Cały czas się boi, że młodzież będzie się z niego śmiać, będą go nazywać kryminalistą, będą go nazywać złodziejem. Nie zrobił niczego, został tylko pomówiony. Był podejrzany o popełnienie czynu karalnego, co jest przesłanką do zatrzymania w izbie dziecka i też była możliwość zatarcia śladów, była możliwość składania fałszywych zatarcia śladów w tym sprawie. Proszę wziąć pod uwagę, że wyjaśnialiśmy okoliczności 2 podobnych zdarzeń. Mieliśmy również wskazania czy informacje o kolejnej osobie, która mogła w nim uczestniczyć. Ta osoba nie była jeszcze przez policjantów zatrzymana. To wszystko skłoniło policjantów jednak do zatrzymania tego młodego człowieka w policyjnej izbie dziecka, gdy tylko te informacje zostały potwierdzone, gdy tylko policjanci uzyskali tą wiedzę, którą teraz dysponujemy. Ten młody człowiek został, ten 15-latek został przesłuchany i z tej izby dziecka zwolniony. W materiale słyszymy, że i mama, i policja mają swoje racje. Co dalej w tej sprawie? Każda ze stron ma swoje racje. Trudno na pewno policji odmówić dobrych intencji, bo chciała zatrzymać sprawców rozboju, między innymi, jak słyszeliśmy, sprawcę napadu na starszą kobietę, której skradziono torebkę, ale też trudno dziwić się emocjom matki, która przecież wiedziała, że jej syn przez 2 dni nie wychodził z domu, a został zatrzymany, odizolowany na prawie dobę. Matka już w czasie, gdy syn został zatrzymany, wynajęła adwokata, a ten złożył do sądu zażalenie na zatrzymanie.
i także wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec policjanta. Jeszcze nie ma decyzji w tej sprawie, mamy natomiast komentarz do tej sprawy. Proszę posłuchać, nasz ekspert profesor Czesław Kłak. Umieszczenie w policyjnym izbie zatrzymań powinno być ostatecznością, zwłaszcza w sytuacji, gdy mogą wystąpić wątpliwości dowodowe w sprawie. Policja dysponuje takimi możliwościami, aby skutecznie i szybko przeprowadzić niezbędne czynności, aby wyeliminować ewentualny negatywny wpływ jednego z uczestników zdarzenia na przebieg postępowania, na przykład mataczenie. Natomiast sięgnięcie po środek dość radykalny, jakim jest właśnie izolacja, choćby krótkotrwała, powinno nastąpić naprawdę w sytuacji, gdy nie występują daleko idące wątpliwości. Jeżeli w sprawie mamy przysłowiową relację słowo przeciwko słowu, jeżeli pojawiają się wątpliwości co do przebiegu zdarzenia, udziału kogokolwiek w zdarzeniu, nie możemy sięgać po tak daleko idące środki, zwłaszcza w odniesieniu do nieletniego, bo pamiętajmy, że tutaj prymatem powinno być dobro dziecka. Skarga na policjanta i ta skierowana do sądu, proszę Państwa, nie została jeszcze rozpatrzona. Matka zdecydowała nagłośnić problem, by, jak mówi, policja z większą rozwagą decydowała w takich sprawach. Beata Bartman, dziękujemy. Kolejne interwencje, proszę Państwa, we wtorek. I zmieniamy.